dalej ciągną przedłużenie drogi dla rowerów. Kontynuacja wiaduktu. Zalany tak na surowo postawiony. Krawężniki porobione ze zjazdu rowerowego. To jest zjazd, taka serpentyna. Połączenie z dużym wiaduktem. No. Jest połączenie. Tylko nie wiem, czy tu będą lać asfalt, czy... Coś mi mówi, że tu będzie asfalt. Która to godzina? 12, punkt 12. Tak to wygląda. To jest taki szeroki zjazd. No, pieszy i rowerowy, podejrzewam. Dokąd to zrobili? Tu, prawie na sam dół. Prawie na sam dół. Tak. I tam przy tym trafie się kończy krawężnik. Tu jest trochę szyn. Krawężniki są na paletach. Podbudowa jest. Będzie wyjazd. Gruny ułożone. To jest ta druga wiata w stronę pętli. To jest jedna, to druga. Długie perony. I ta sama sytuacja, surowo
zalane w betonie, skręcone. Zrobili sobie fundament w tym wykopie, co był. I to tego fundamentu skręcone konstrukcja. I tu się urywa. Też muszą zrobić kontynuację raczej. Bo tu się jakoś urywa. Będą musieli coś z tym zrobić. Zasypać to, zalać. Nie przejdę. Jak tam rurka? Zrobili tą rurę. Nie zrobili. Nie zrobili. Może to faktycznie sama woda. Takie kolanko zwykłe. Znaczy część zrobili, tak? No widać jest. Skręcona taka, no, zwykła rura, jak pod wodę. Ludzie na przystanku już stoją, ale wiaty nie ma. Ona jest prowizorka. Nie ma wiaty autobusowej jeszcze. No. Tramwaje powinny zacząć rozpoczynać kursowanie swoje 1 listopada, ale z tymi chodnikami to mogę sobie już kończyć w swoim tempie. Najważniejsze, żeby tramwaje rozpoczęły kursowanie. No ale troszeczkę z tym chodnikiem to tak nieładnie wygląda, bo powinni dokończyć chodnik, obrobić go tymi płytami chodnikowymi ładnie. No nieładnie.
przejście między peronami, między stronami przystanków. To dzielimy przejście dla pieszych. Ładnie to wygląda, co? Ładnie, ładnie. Jak kończą, to będzie... No. Super wszystko. Tu jest wejście drugie na cmentarz. Tak, ja. Tylko, że też dobrze było, jakby płytki tu ułożyli. Tam ułożyli do połowy. Nie wiem, czy nawet to nie jest połowa nawet. No, no. Ale to tak, no... Wypadałoby tak elegancko, tak, nie? Tak, tak, zakończenie. Tak. A nie tak, sama podbudowa... Ale już nie będzie było tak. Może położą. No tam z 20 metrów jest, no. No, no. Tu tak już robili wykończeniowo. No wie pan, bo tutaj miało biec premetro. Proszę? Premetro tu miało biec. Tak. Ale to teraz plany się mogą, się pewnie zmieniły. Chyba pójdzie poszerzenie drogi. Tak, no to Kocmyrzowska to swoją drogą. Ale te rury zniknęły. Tak, ja już straszyło to. No, nie? Rury poszły drugą stroną ziemią. Dokładnie. Pięknie to zrobili. Ciekawe, co zrobią z tym, tą częścią, jak zagospodarują no tą część. Tu taki się zrobił... Pustkowie. No nie wiem, co tu będzie. Czy tu będzie jakiś... Parking dla rowerów może zrobią, nie wiem, czy jakieś ławki, alejki. No, może trawę posieją, jakieś drzewa posadzą. Bo ekrany też powinny tu pójść. Na pewno, tam już postawione są. Od kościoła, od plebanów, nie wiem, kościoła by było. No. Miłego dnia. Będę powoli kończył. Do następnego.